2018 komisja zajmowała się również bieżącymi sprawami oraz skierowała stosowne wnioski do zarządu. Na podstawie artykułu 12 punktu. To jest za przyjęcie projektu uchwały. Proszę. Jest to głosowanie tajne. Delegaci i zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej spotkali się na walnym zgromadzeniu. To wydarzenie o tyle szczególne, że ostatnie w takim składzie. Zamykamy 4-letnią kadencję. To jest ostatnie walne zgromadzenie. I w dniu dzisiejszym również zarząd musi uzyskać absolutorium. I będzie taki krótki okres podsumowawczy. 4 lata, to co się udało, czego się nie udało, gdzie są problemy jeszcze. To nie były łatwe 4 lata. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza była świadkiem zmiany rządu. Wprowadzania szeregu nowych przepisów było też sporo problemów. Problemem, tematem była susza, gdzie ponad 1500 gospodarstw zostało dotkniętych. Skala dosyć poważna. Na ten cel wydatkowano ponad 2 miliardy złotych. Z ASF-em mamy do czynienia, także następny problem, który jest niezałatwiony do końca. A do tego należy doliczyć jeszcze dostosowanie gospodarstw do wymogów określonych w tak zwanej ustawie azotanowej. W kończącej kadencji szereg kwestii udało się jednak rozwiązać. Należy tu wspomnieć chociażby o unormowaniu procedur i przepisów związanych z obrotem ziemią. Przede wszystkim dzierżawy, wprowadzić przetargi o ofert pisemnych, więc rolnicy już nie licytowali, nie przebijali się. To jest pozytywne, zatrzymać sprzedaż ziemi. Bardzo ważna była też aktywizacja środowisk wiejskich na czele z kołami gospodyń wiejskich, które od października 2018 roku zyskały osobowość prawną. Konferencje kobiece, które w jakiś sposób od paru lat prowadzimy, one się nie dość, że tylko udają. One tak naprawdę, o nich się mówi, one niosą na sam dół, tak jak zawsze mówimy o tym, że Izba musi mówić o tym, co na dole boli, to poprawiać, że kobiety mają świadomość, że można wziąć sprawy w swoje ręce. Ważną częścią walnego zgromadzenia było głosowanie nad ustaleniem absolutorium obecnemu zarządowi. Za głosowało 30 delegatów, przeciw było 3. Spotkanie było także ostatnim przed wyborami do Izb Rolniczych, które planowane są na 28 lipca 2019 roku. Wcześniej, do 10 czerwca, powołane zostaną 5-osobowe okręgowe komisje wyborcze. Kandydaci na członków rad powiatowych powinni zarejestrować się we właściwych komisjach okręgowych do 5 lipca 2019 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv